Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Kultury Gry na kanale Kick-Off. Dzisiaj w ramach Kultury Gry recenzja, taka krótka recenzja, zaproszenie do lektury książki Petera Croucha. Naprawdę jednej z najfajniejszych książek, jakie udało mi się przeczytać w ostatnich kilku latach. Tych książek sportowych wychodzi mnóstwo. To zapewne też pojawi się w Polsce. How to be a footballer. Tytuł jest dość prosty. Jak być piłkarzem, i to jest taka autoironia na środowisko piłkarskie. Myślę, że Peter Crouch jawi się, każdy z Was, kto słuchał kiedyś jego podcastu albo czytał jego felietony na łamach Daily Mail, wie, że to jest bardzo inteligentny facet. I mamy oto faceta, wielkiego wieżowca, który wygląda wręcz monstrualnie i czasami groteskowo na boiskach Premier League wyglądał, szczególnie na tle takich bardzo niskich rywali. Ale błyszczy tutaj intelektem, poczuciem humoru. Nie wiem, na ile to jest zasługa jego ghostwritera, na ile jego samego, ale sądząc po felietonach właśnie w Daily Mail, a także podcaście, myślę, że dużo może być w tym prawdy, co pisze Mail tutaj na jedynce. A comedy genius, the funniest man in British sport, czyli najzabawniejszy człowiek w brytyjskim sporcie. To jest recenzja z Metra. Z tyłu książki, How to be a footballer, co trzeba robić, czyli unikać Roya Keane'a, kiedy właśnie kupiłeś absurdalny samochód, zapytać, ile to kosztuje, zanim pójdziesz do fryzjera i poprosisz o strzyżenie, planować mądrze swoje celebrowanie bramek, czyli świętowanie po zdobyczach bramkowych, i tak dalej, i tak dalej. Co robić, czego nie robić, radzi Peter Crouch. Nie chcę Wam streszczać całej książki, bo książka jest jedną wielką anegdotą i z pozoru jest tylko zabawna, ale rzuca takie smutne światło na środowisko piłkarskie. Mnie ciekawią te wątki dotyczące finansów i to, w jaki sposób Peter Crouch kreśli portret piłkarza zarabiającego grube miliony. Co temu piłkarzowi siedzi w głowie? Dlaczego kupuje drogie rzeczy? Na przykład on sobie kupił Astona Martina, chociaż powiedział, że dawny Peter Crouch, stary Peter Crouch, który jeździł zielonym Volkswagenem Polo, podpowiadał mu, że jednak nie pasuje do niego ten samochód, ale nowy Peter Crouch, który miał bardzo dużo pieniędzy i był gwiazdą Premier League, podpowiadał mu, że przecież Daniel Craig takim jeździ, bo wiecie pewnie doskonale, że Astonem Martinem zawsze jeździł od lat James Bond i to jest taki bardzo luksusowy samochód. I opowiada, tu są rozdziały zupełnie różne, bo ta systematyka jest bardzo fajna, czyli na przykład cieszynki, na przykład przesądy, na przykład autobus drużyny, woleje, ubrania, ośrodki treningowe, tatuaże, obrońcy, samochody. Te rozdziały są naprawdę wszystkie przezabawne. Mnie podoba się historia, kiedy Peter Crouch po jednym z meczów przychodzi do domu załamany, bo z 2 metrów zamiast do bramki, do pustej bramki, trafił w poprzeczkę i mówi do swojej żony Clancy, jednej z wziętych modelek, bardzo ładnej zresztą dziewczyny, której co ciekawe ojciec był przez wiele lat kibicem Liverpoolu, był na wszystkich finałach Pucharu Europy, ale ona jakoś nie przejęła tej pasji po nim i kompletnie się nie interesowała piłką, do tego stopnia, że kiedy Peter Crouch grał mecz w Premier League, ona potrafiła wysłać do niego SMS-a, gdzie ty jesteś? Więc możecie sobie wyobrazić, jaki to był brak zainteresowania. No i tak siedzi Crouch smutny, nie poszło mu w pracy i mówi do niego Abby Clancy, dlaczego jesteś taki smutny? No, trafiłem w poprzeczkę z 2 metrów, ona naprawdę, to fenomenalne. Trafić w taki mały przedmiot, wszyscy trafiają do bramki, a ty dokonałeś cudu, trafiłeś w poprzeczkę. To jest coś niesamowitego, it's amazing. I on to opisuje z takim niesamowitym poczuciem humoru. Zresztą tutaj jest mnóstwo anegdot, na przykład taka, że John Terry był tak przesądny, że przed meczami bał się dotknąć piłki. No i Peter Crouch jest trochę tym zdziwiony, mówi, czujecie, że jak się poturlało piłkę w kierunku Johna Terry'ego przed ważnym meczem, to on odkulił nogi jak starsza pani, która boi się biegającej myszy, bo nie chciał mieć kontaktu z piłką przed wyjściem na murawę. O samochodach ten wątek jest dosyć ciekawy, bo opisuje różne absurdalne historie, na przykład tę dotyczącą Marco Arnautowicza, który miał pięknego Rolls Royce'a, dopóki nie skumał się z Mario Balotelli. Mario Balotelli przekonał go do tego, żeby przerobić tego Rolls Royce'a, pochromować go, coś tam z nim porobić. I to było dla wszystkich piłkarzy takie dziwne, że takie cacko, taki piękny samochód i jeszcze ktoś chce przerabiać. Natomiast ten Aston Martin to jest oczywiście historia, kiedy Peter Crouch ma Astona Martina, na światłach staje na skrzyżowaniu w Manchesterze, a na pasie obok jest Roy Keane.
No i on się patrzy na Rojakina i robi to w taki sposób: o, Roy, ty i ja, ty mnie rozumiesz, jesteśmy wielkimi piłkarzami, gramy w Premier League. Ja mam Astona Martina, ale wiesz, no to jest taki samochód, który mi tutaj dodaje trochę szyku. I później pada takie zdanie: Roy Keane spojrzał na mnie jak na coś, co wylatuje z jego psa, więc i odjechał z niesmakiem. Więc Roy Keane, jak widać, nie akceptował drogich samochodów. Jeśli ktoś śledzi uważnie wydarzenia w Premier League, to wie, że kiedyś Joe Leon Lescott, chyba po jakiejś porażce, w której Aston Villa straciła 6 bramek, wrzucił zdjęcie swojego nowego Astona Martina, takiego właśnie chromowanego. Później mówił, że ten tweet wysłał mu się z kieszeni sam. To idealna anegdota, która oddaje piłkarzy. I fajnie też Peter Crouch pisze o pieniądzach, że musisz wydawać te pieniądze, bo je po prostu masz. I że wchodzisz do sklepu, w którym wszystkie t-shirty mają swoje osobne półki. I to jest to tak ekskluzywny sklep, że tak naprawdę chciałbyś chodzić w starej bluzie z kapturem, która ma dziurę pod pachami, bo ci służyła przez ostatnie 4 lata i dobrze się w niej czujesz, ale no musisz mieć tę koszulkę, dlatego musisz mieć ten t-shirt, dlatego że po prostu piłkarze dużo zarabiają i mają takie t-shirty. I że to jest taka samonapędzająca się absurdalna spirala wydawania kasy. I w ogóle o stadionach bardzo mi się podoba anegdota, kiedy Peter Crouch dostaje czerwoną kartkę na Santiago Bernabeu. Tottenham przegrał tam wtedy wysoko z Realem Madryt. To była bodaj 14 albo 15 minuta i mówi: idę do tunelu, bo jeden z rozdziałów tyczy się szatni i stadionów. Na przykład nie wiedziałem, że Hyber miało pierwszą podgrzewaną podłogę w szatni. Wszyscy piłkarze chcieli tam grać, bo ogrzewali sobie stopy od płytek. Dzisiaj to jest taki cymes, który każdy może mieć w swoim mieszkaniu zamontowany. A wtedy to była prawdziwa jakość. I powiedział, i mówi Peter Crouch, opowiada, opisuje to wydarzenie, kiedy schodzi do szatni na Santiago Bernabeu i czuje się jak najbardziej samotny człowiek w tym mieście, no bo największe party, największa impreza trwa tam na górze, na stadionie. I nagle słyszy ryk trybun i myśli sobie: gol! Za głośno, chyba nie dla nas. I właśnie to ma dużo takich małych puent, w których świetnie się odnajduje. No, kapitalna książka, naprawdę czyta się to wszystko jednym tchem, także mam nadzieję, że niedługo ukaże się w Polsce. Tę sztukę akurat przywiózł mi mój kolega z Kanal Plus, Grzesiu Kaczmarczyk. I tak sobie otwieram na różnych rozdziałach i tak sobie poczytuję w wolnych chwilach, których ostatnio nie mam zbyt wiele, ale naprawdę tu są duże nazwiska, to są świetne anegdoty, tu jest duża piłka. I tak jeszcze kończąc, żeby wszystkiego wam nie zdradzić, to ta historia opisująca finał Liverpoolu w Lidze Mistrzów, ale nie ten wygrany w Stambule, tylko ten przegrany w Atenach. I Peter Crouch mówi: jestem wzięty na kontrolę antydopingową. I mówi: w sumie cieszę się, że nie wygraliśmy tego finału Ligi Mistrzów, no bo gdyby za parę lat moje dziecko zapytało mnie: tato, a jak świętowałeś finał Ligi Mistrzów? No cóż, siedziałem z penisem w ręku, a przede mną stał pan z jakąś tablicą, coś notował i czekał, aż się załatwię. I to pokazuje nam taką drugą stronę piłki, lekko absurdalną, bo faktycznie tak byłoby w istocie. Koledzy by się cieszyli z triumfu, a Peter Crouch nie mógłby tego robić. Ta książka, Peter Crouch, How to be a footballer, to jest perełka. I to mówię wam z czystym sumieniem, polecam każdemu, jeśli tylko będziecie mogli tę książkę gdzieś dostać. Jak ktoś nie chce czekać na polską edycję, niech kupuje w wersji brytyjskiej, na Kindle, wysyłkowo z Amazona, skądkolwiek, bo naprawdę to jest świetna sztuka. 10 na 10.